Irena Rogowska długo zwlekała z ogłoszeniem decyzji, mimo wielu pogłosek na ten temat. Ostatecznie jednak oświadczyła dziś w świetlicy wiejskiej w Goli, że zamierza się ubiegać o reelekcję. Będę ubiegać się o stanowisko wójta gminy Lubin po raz trzeci. Poproszę mieszkańców o zaufanie mi. Nie boję się odpowiedzialności. Dla mnie najważniejszą sprawą są mieszkańcy, ich los. I w tym kierunku działam. Ja wiele razy powtarzałam, że samorząd rozumiem jako służbę i tak wykonuję swoją funkcję. Jest to służba na rzecz mieszkańców. Irena Rogowska jest wójtem gminy wiejskiej Lubin od 2 kadencji. W kolejnej zamierza walczyć z 2 największymi według gospodyni zagrożeniami, a więc z planami budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, jak i z pomysłem prezydenta Lubina przyłączenia do miasta terenów obwarzankowej gminy wiejskiej i stworzenia dużego wspólnego samorządu. I zawsze będę broniła ich miejsca, w którym są, bo jest to piękne miejsce na życie. I bezwzględnie chcemy je utrzymać. Gmina rozwinęła się bardzo mocno. Stworzyliśmy wspólnie z mieszkańcami majątek ogromny. I ten majątek ma im służyć, to jest ich. I też o to przede wszystkim będę zabiegała, żeby mogli z tego korzystać. Żebyśmy byli gminą samodzielną, żebyśmy mieli swoje tereny i żeby to było, co stworzyliśmy dla nas. Irena Rogowska startuje z Komitetu Wyborczego Wyborców Rogowska-Szumlański. Wkrótce komitet ten przedstawi swoich kandydatów na radnych gminy Lubin oraz zaprezentuje swój program wyborczy. Wywóz odpadów z rozbiórek, remontów i placów budowy, wynajem kontenerów, sprzątanie po imprezach plenerowych, odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zostaw to profesjonalistom, posprzątają za Ciebie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Lubinie, Rynek 28, telefon 76 724 99 40. Szczegóły na mpo.lubin.pl. Spędź popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku.